Zamówienie mam z krzywdy. Taki placyk z barakami, z żarciem. Nowe chwyty na kierę mi doszły. Dzisiaj założyłem. Ergonomiczne. Także fajnie odciążę, może troszkę do nadgarstki. Zupełnie inna jazda. Fajne, miękkie, uginają się, podpierają dłoń. Czuję się, jakbym miał amortyzator z przodu. Zlepiłem filmik z wczorajszego dnia, także nie zdążyłem zrobić. Nie zdążyłem zrobić sobie z tym łańcuchem. Ani z tą nóżką też nic nie podziałałem. Jakoś zmęczy ten dzień dzisiaj jeszcze. Plecak naprawiłem. Prowizorka po prowizorka. Udało się nałożyć ten zamek. Po czym go strzyłem, napaćkałem tam kleju na ciepło. No chyba jeszcze popracuję. Madhouse. Tutaj. Tam nie jesteś? Tak, tak. Coś mam zapłacić podobno. Tak, to jak chodzi 57 minut. Mogę dać tak? Super, dzięki bardzo. Do widzenia. Odebrane, zapłacone. Lecimy na moje ukochane, wiślane tarasy. Kurde, jak ja tam jadę, to nigdy nie wiem, co mnie spotka. Jak ja bym chciał tam wjechać. Bejs wystarczyć. Ja tam nie jeździł w kółko znowu 20 minut. Może to jest ten dzień. Może dziś się uda. Kurde, felek, fajne te rączki. Się czuję teraz jak na motorze. Już nawet tak szybciej ten rower jeździ. Ja, przez pierwsze 10 km. O właśnie, odnośnie kilometrów. Znowu zegarka nie włączyłem. Dobrze, że mam dopiero ze 2 km zrobione. Rysuj, panie Garmin, rysuj trasę mą. Później zobaczymy, gdzie ja to byłem. Temu co, życie niemiłe? Stek, żarliwy, idealista. Sos słodko-musztardowy, Veldone. A, nie potwierdziłem odbioru, ale by było i ja, bym dojechał na miejsce. Dobra, jakiś music trzeba zapuścić. Jak się dorobię na rozłożeniu żarcia. Za odłożone pieniądze kupi sobie tu mieszkanie. Nie żartuję. Nie, no żartuję.
dajcie, ale dajcie. Nie, musi płacić? Nie musi. To git. Jakoś mnie najlepiej, potem wcisnął siódme, potem szóste, potem piąte, a na dziewiąte jedzie. Będziemy ustawać za chwilę. Zawsze pójdę w tą stronę. Dzięki za imię. Dobra, mamy Marczka z Grodzkiej. No. Dzisiaj się bardzo ciekawie dzień zaczyna. Co ja żem odjebał? Zamiast na Grodzką to na Sienną pojechałem. Otwierają się, widać, że jest najpierw. Dzień dobry, Globo WN, można prosić? WN. Proszę bardzo. Kurde, nawet Nesty w tym pieprzonym kubeczku. By nie mogli w butelkach dawać. Że jakże tu? Nie, dobra, to jest tu, tylko jakie mam tu być? Tu trzeba karty jakieś użyć. Chuja, to nie jest to, to jest ten budynek z tyłu. Kurwa, to nie tędy się wchodzi? No oczywiście, nie dodzwoni się, żeby zapytać, bo to Rusek. Ja pierdolę. Czas leci. 8, tam było 10. Wcześniej. Chuja, też nie tu. Co za kurwa burdel jebany. Kurwa, nie dowiary. Kurwa jebana. One day later. Pewnie typ nie odbiera jeszcze. Drzwi są otwarte.
Trzeba było kurwa od razu na recepcję dzwonić, bo od razu otworzyli. Ja pierdolę. Dobra, dzwonię na recepcję, bo się zgubiłem z tym domofonem, nie mogę otworzyć. B305 mam do gościa dostawę z głowy. B305? Tutaj na lewo i na trzecie piętro. Dzięki. To drugie piętro, a pan na trzecie pewnie. A no to. No, w kilku momentach jak mam to dużo. Jedna i druga. Do widzenia. Pierdolę, idę z buta. Kurwa, ja byłem tam, potem pojechałem z drugiej strony budynku, a wystarczyło przez ten murek przeskoczyć. Ci pan w chuj. Mnie odbiór sprawdzi się na miejscu. I teraz się okaże, że jeszcze będę czekał, aż to zrobię. Chyba tu. Czy głowę to pani odbieram? Głowę? No. Ja mam głowę, ale na dzisiaj chyba nic mi... Nie, bo siedziło z głowy. Chyba, że pan... To jest wasze, nie? Czy nie? Nie, to nie jest mnie. A, sorry. One day later. Halo, dzień dobry, ja z Globu jestem, wie pani co? Ja mam do odebrania... Aha, dobra, widzę. Nieważne, ja już idę. Ja mam dwa, już mówię. 407 i 790. Dwa, tak? Mhm. Super, dzięki. Ślusarsk. Pod dom. Kurwa, elegancko. Kolejne 20 minut zmarnowałem na chodzenie w kółko, kurwa, żeby znaleźć ten kurwa lokal. Ja pierdolę. Jak mnie wkurwie takie marnowanie czasu. Kurwa mać, gdyby nie to szukanie tego lokale, to ja bym już kurwa był. Następne zamówienie. Dzień dobry. To jest to, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Drogę na Rakowicką.
22D. Rakowiczka 22D to jest tam, gdzie ja nie trafiłem. I babeczka musiała wyjść na ulicę po zamówieniu. Jak to znowu będzie ona, to będą jaja. A tam jestem przytupcony ochroniacz. Kutas ci nie pomoże. Znaczy akurat nie będzie jego zmiana. Tam znowu stracę czas. Chyba, że od razu będę do niej dzwonił. Dobra, wjeżdżam. Teraz się cyk zacznie znowu. Ten gigatek na elektryku mi na tupie siedział. Nie, tylkoś napisał klatka C. Czyli to jest klatka C, a nie budynek C. Czyli ja miałem tu iść do tej babeczki wtedy. Ja pierdolę. Dobrze, proszę bardzo. Do widzenia. Zrobię tego wyzwania dzisiaj chyba znowu. Podgórska. Pizza Hut. Dobra. Dobry. 364 globo. 64. Pepperoni mayonnaise. Znam weszło do pieca, więc jest 5 kilo. No ja tu będę na zewnątrz. Mieliśmy minut co czekać, czyli pewnie 10. Chujowo. Gdzie ja z tym jadę w ogóle? Na przewóz. Poczekać 5 minut. Wiecie co, że taką pizzę się wkłada do pieca na 5 minut tylko? Myślałem, że dłużej. Dla mnie to jest średnio opłacalne, taka mała pizza za taką kwotę. Ale tu widzę, ruch mają większy jak monopolowy. Co chwilę ktoś wchodzi. Chodzi. Ja pierdolę, ale mi pachnie tą pizzą z plecaka. Odbijam tu na działki za chwilę. Sam ją ojebę. Kurwa, tu czy nie tu? A. Skrótem, dobra. Jak wy dupce, co z tej pizzy się tortilla zrobi. Przygoda zawsze musi być. C.
Coś mi się wydaje, że na ostatnim odcinku mówiłem, że zawisę na plecaku. Właśnie zawisłem. Ja pierdolę. Oj nie, dzisiaj troszkę lepiej. Od dzisiaj troszkę lepiej studiuję tę mapkę, jak ona mnie poprowadzi. I zawczasu odbijam gdzieś. Można było normalnie tam ulicą jechać to. 31? 31. No, znowu te śmieszne klatki. Są mieszkania od 1 do 7 tylko. Dobra, wróciłem tu gdzie byłem i co? Teraz to spróbować? Ja tu nie mam mieszkania. Bo i wie, gdzie tu kurwa jakieś mieszkanie jest. One day later. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Na Józefa. Suszy. Dobry. 970. Yes, daddy. Sorry. Kurwa, jedzie się to. Pinał być tak, że za chwilę będę po Polsce jeździł. No, jakieś suszy wiozłem. O, przepraszam, dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego, do widzenia. Wsia maj na Mackiewicza. Gdzie ja mam lecieć z tym hamburgerkiem? Na Glogero.
7 minut. Ja nie lubię sama tak się zrobić. Dobra. 3, 2, 2. Ja lubię słuchać twoich pytań, a twoich odpowiedzi. 1 czy 2? Nie, 3, 2, 2 mam tylko. Dobra. Mogę? Tak. Lubię słuchać twoich odpowiedzi. Ups, sorki, dzięki. Lezie. Pani Ewelka z taksi wczoraj na filmie mówiła o samochodzie odklejonym na kameleona i mówiła, że na pewno większość oglądających widziała już to auto na mieście. No ja go nie widziałem. To właśnie miałem okazję. Może po ciemku nie robi żadnego efektu. W tej Biedronce handlują fajerwerkami na zewnątrz. Tej, o której było głośno w wiadomościach, chyba mieli w środku. Tutaj przebić oponę, to chyba musiałbym pociągiem do domu wracać. 67. Wszystko fajnie, tylko jeszcze były numery podświetlone. To nie jest to, to są od 61 do 63. Po drugiej stronie ogrodzenia mam zapierdalać kurwa 4 ulice dookoła. Ja pierdolę. Pan w pizdu z tą nawigacją. Nie mogą mi tam kurwa razu poprowadzić. Do Krakowa wjeżdżam, bo kurwa zajebiście. Dzięki. No, do domu 10 km równe. Ale na szczęście wracamy się po tego. Po tego hamburgera, co teraz braliśmy. Z tym hamburgerem już zadupcamy prawie pod dom. To mnie cieszy. Ta droga co ja zajcowa. Wracam zawsze. Dobra? 0,96 ja mam. Kurwa, do dupcy tych owoców. Ciężki ten plecak. No, Oszanik mi z nami panował. No, ekologiczne papierowe torby. Elegancko zaszyte. Z szybkami. 100% safe. Nie to, co w Biedrze. Number 7. Yeah.
Halo, dzień dobry, ja jestem z Glowowy. Pani co, ja jestem pod siódemką i nie podała pani numeru mieszkania. Dobra. Dobra, okej. Okay. No, to dzięki. Dobra. Okej. No, i to będzie cięższe. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Dziękuję wzajemnie, do widzenia. Do Biedronki. Na szlak. Kurde, chciałem się kierować na rynek, żeby jakieś może McDonaldy połapać. To mi dało cholera jasna pozycjonujące pod Biedrę. Dobra, odebrałem Biedrę. Znów zatupcam 5 km na Lea. Halo, dzień dobry, ja z dostawą przyjechałem do pani, tylko nie mogę sobie poradzić z domofonem. Wybieram szóstkę, dzwoneczek i... Proszę, czarna magia dla mnie z domofonu są. Spoko. Właśnie nie wiem, co to tak jest. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. Zajmij mi, dzięki. Siedem, siedem, cztery, w lewo. Dzięki. Dzięki, na razie. Rozróbeczki czuję. A ja taki głodny. Dobra, to jestem. 29. Dojdzie. Na balkon wjechałem. Chuj mnie strzeli za chwilę. Wypizdowie jakimś kurwa. Thank you.
20 minut później. Dobry. Do pana? Powiem panu, że jakbym miał tu wracać po głębszym jakimś, to ja bym nie trafił do domu. Pogubiłem się to jak cholera. To ja tak nie wiem, kto tak przeprowadzili, nie wiem, do sklepu i kurde, jak mam gdzieś do domu. Nie wiedziałem, jak dojść. Dziękuję. Masakra. Proszę bardzo, dziękuję. Widzenia. Ja pierdolę. W sumie to ja się nie dziwię, że pan sobie dwa piwa zamówił. O, przepraszam. W sumie to ja się teraz panu nie dziwię, że sobie dwa piwa zamówił z dostawą do domu.